Cześć, mam na imię Ewelina. Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć pokrótce o naszym klubie i o instruktorach i klientach, którzy w nim na co dzień przebywają. Większość osób, które tutaj przychodzi, są tutaj naprawdę codziennie. Od rana do wieczora, czasami przed pracą, czasami po pracy, po szkole. Zdarza się tak, że widzimy osoby nawet po 12-15 godzin w tygodniu, bo są też takie przypadki. To tylko utwierdza nas w tym, że chcemy i mamy dla kogo pracować, bo te osoby są dla nas bardzo ważne. Zarówno motywują nas, jak i motywują innych do tego, żeby jak najwięcej czasu spędzać nad pracą nad sobą i przy okazji nad świetną zabawą. Dużo osób po chodzeniu właśnie do Skawińskiego klubu zdecydowały się zostać instruktorami fitness. Przechodzą właśnie różne szkolenia, kształcą się w tym kierunku, żeby kiedyś tak jak my zarażaliśmy ich swoją pasją, tak żeby oni zarażali później swoją pasją innych ludzi. Wielu z nas zaczynało od sportu takiego jak gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną. No i oczywiście tańca, bo duża ekipa z nas wcześniej tańczyła. Tańczy nadal, bo lubi, no i przenosi to na swoje zajęcia, takie jak zumba, jak latino, jak sexy dance. Właśnie w tym czujemy się tutaj w sumie najlepiej, jeśli chodzi o tą taneczną część ekipy. Oczywiście są osoby z zamiłowaniem do sportów bardziej siłowych, którzy częściej wykazują się właśnie na siłowni na górze niż na sali fitness, ale również mają swoje zajęcia i mają okazję sprawdzić się i pokazać w tym, co lubią najbardziej. Serdecznie zapraszam Was wszystkich, jeśli byście mieli jakieś problemy, pytania i sugestie związane z pracą i życiem naszego klubu. Przede wszystkim do moich obowiązków należy opieka tutaj nad całą fitnessową ekipą, jak i również przygotowywanie różnych maratonów, które cieszą się u nas bardzo dużą popularnością, grafików fitness, nowych bądź zajęć, które już znacie, a których mielibyście ochotę mieć troszeczkę więcej, to również zapraszam do uderzenia tutaj do mojej osoby i zgłaszania sugestii, pomysłów w tym temacie.